Godzina po godzinie, to co kocham po tej stronie, znalazłem w rapie i rodzinie. Po drugie zaś najwyższy to on, na to drogi cel to on. Na to życie to do niego jestem, jestem zawsze człowiek. Prawdą, sprawiedliwością, wybaczeniem, prawem, akceptacją, miłością, podstawowym wysadzikiem. Prawa dobrze znane, dekalogiem na kamiennym, tablica przekazana. Jestem lokalnym patriotą, tu się urodziłem w Dumbrę. Miasto, które kocham, to z niego jestem dumny. Na głowie kartą sobą 28 lat. Niby szara rzeczywistość, a zachwycam jeden świat. Jestem zwykłym człowiekiem. I tutaj chyba skończę, bo to co najważniejsze w moim sercu muszę. Nie uchodzi mnie, czy dojdę do pułapu VIP. W każdym momencie wołam God bless me. Jestem. Chcemy być bliżej tych, którzy są z nami na co dzień. W tym kościele świętego Antoniego, który nie jest kościołem parafialnym. Nie mamy ludzi z urzędu, z metryki, z kartoteki, prawda, z ulicy, bo nie są naszymi parafianami. Tylko po prostu przychodzą, chcą być z nami, modlą się, lubią nas, lubią to miejsce, lubią świętego Antoniego, a my po prostu chcemy tylko z nimi być. Święty Antoni, odpust kościoła, ulubionego przez ludzi z białej, a my chcemy coś im trochę więcej dać, żeby po prostu mieć trochę czasu z nimi na bycie w ogrodzie, wspólne pobycie, pośpiewanie, wypicie kawy, zjedzenie ciastka, to wszystko, to nie ma nic wielkiego, natomiast samo to myślę, że jest, już samo to sprawia, że po prostu przemycamy wartości franciszkańskie, wartości takie ogólnoludzkie. No i myślę, że chyba najbardziej właśnie to, że jesteśmy blisko nich. Oni się czują akceptowani, szanowani, mogą wejść, mogą porozmawiać, mogą zaczepić, mogą po prostu pobyć w ogrodzie, zobaczyć, gdzie mieszkamy. Chyba o to najbardziej chodzi. Przynosi na głowę wyzwania, który stawia sobie samym, nikt nie zabrania. Każdy dzień jest wolno, by poprzeczki podnosi, a słuszne decyzje przybliżają nas do nich. Każdy dzień to wybór między dobrem a złem. Dla jednych to błogosławieństwo, a dla innych nie. Każdy dzień to ciągła, by też łona szłoda wraca, by prawdziwie kochać i serca przebaczać. Każdy dzień to dla mnie walka, ciężka praca. Mnie też na rozdaniu dróg szukać, drogą wskaż. Żyć dla miłość, szukać życia, ten najwyższy jakoś. Chcę z siebie coś dać, coś. Dzisiaj jest trudno mówić o Panu Bogu i przekonywać do Niego, nie dlatego, że Bóg jest trudny, tylko myślę, że my, którzy mamy być świadkami Boga i Ewangelii, my jesteśmy coraz bardziej chyba od tego, co jest ideałem i co jest, o czym marzy, myślę, Pan Jezus i co chciał, żebyśmy robili, przekazując tamto, zakładając Kościół. Myślę, że w nas jest problem, w nas, katolikach. Największy. Wciąż więcej wymagać, coraz więcej dawać. Wciąż gonić świat, nie przestawać liczyć straconych dni. Upomnij ciągle się klin. Ciężki dzień, ciężka praca, to popłaca. Na drodze do raju uczysz się przebaczać. Kochać, dawać, nigdy w miejscu nie zdawać. Ciągle do przodu, by nie dać zrednych klin. Bo po raz chcę odszedł łzy, nie zapomnę tych chwil. Wyszczałem, że dobry mama, 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 d
jeśli szczęśliwi ludzie spotykają się właśnie w niebie, czyli w raju, to mam nadzieję, że ani mnie, ani was w tym raju nie zabraknie.